naszym Instagramie pojawiło się mnóstwo pytań dotyczących tego, czego używamy do spacerów, jakie linki, jakie smyczki, obruszki i tak dalej, więc postanowiłam, że Wam pokażę w postaci krótkiego filmiku, co nam się sprawdziło, a co niekoniecznie się spodobało. Muszę przyznać, że mało rzeczy nam się jakoś bardzo nie sprawdziło, była Sona i Kitty. Natomiast jedną z nich była na przykład ta obrusza. Jest ona z takiego gumowego materiału, z takim specjalnym zapięciem, które ma być bardzo bezpiecznym zapięciem. No i faktycznie, jeśli chodzi o zapięcie, no to jest ono bezpieczne, ale ta guma, która jest bardzo śliska, po prostu przechodzi przez szyję i przez głowę psa, ponieważ jest ona taką zwykłą obruszką, regulowaną tylko tutaj, jeśli chodzi o jej szerokość. I kiedy pies się cofa, to ona zostaje nam ze smyczą, więc to zdecydowanie nie. Drugą rzeczą, która kompletnie mi się nie sprawdziła na spacerach, to była materiałowa smycz. Jest ona śliczna, więc dlatego też ją kupiłam, bo wyczaiłam ją gdzieś w internecie, a później przyjeżdżaliśmy akurat koło butiku, więc postanowiliśmy wejść i wybrać sobie jakiś zestaw spacerowy. Mam do tego również obruszkę, bo to akurat wybraliśmy dla Kitty. Natomiast ten materiał jest tak twardy i tak ostry dla rąk, że po prostu nie chodzę z tą smyczą, ponieważ przy jakimkolwiek większym czy mniejszym pociągnięciu strasznie drażni to moje dłonie. Jest taki bardzo nieprzyjemny dotyku. Dodatkowo byliśmy naprawdę jeden raz na spacerze w taką niezbyt ładną pogodę deszczową i to już było w pralce i niestety nie da się tego doprać. Więc pomimo tego, że jest bardzo ładne, to jest niewygodne w użytkowaniu, bardzo się brudzi, nie da się doprać. I po prostu no nie. Następną rzeczą, która nie to, żeby mi się nie sprawdziła, bo używam tego czasami, jest ta smycz. Da się ją doprać i ma bardzo miły materiał, bardzo mięciutki. Natomiast jest ona zdecydowanie za krótka. To smyczka, która jest nieprzepinana i po prostu za krótka. Więc to może prowadzić do tego, że Wasz pies będzie się bardziej frustrował na spacerze, ponieważ nie będzie mógł dostatecznie eksplorować terenu. Zawsze, kiedy wybieracie smycze, mają one być długie. Fajnie, gdy ona ma takie 2-3 metry, jest super. Natomiast ta jest trochę za krótka, więc używam ją bardzo rzadko, na przykład do jakichś tam miejskich spacerków. Powiedzmy, jak na przykład biorę tylko Kitty, no to kiedy idziemy chodnikiem, gdzie nie ma bardzo dużej przestrzeni do eksploracji, nie są to żadne łąki, lasy i doliny, no to zabieram tą smycz taką, jako taką miejską na szybki spacer po chodniku. Natomiast ogólnie polecam kupować smycze, które są naprawdę dłuższe, które w razie potrzeby będziecie po prostu mogli spiąć ze sobą, aby była krótsza, albo sobie gdzieś tam koło ręki zawinąć. Natomiast no kiedy mamy zbyt krótką, no to już niestety się jej nie da wydłużyć. Jeśli chodzi o obroże, to te, które polecam, to są koniecznie typu martingale, czyli z takim dodatkowym kółeczkiem tutaj. One są jakby rodzajem tych obroży półzaciskowych, czyli... Chyba tutaj akurat nie ma... Czekajcie, zaraz znajdę. O, mam. To jest akurat ta z tego nieprzyjemnego materiału. I od razu Wam powiem, że jak nieprzyjemny materiał jest na smyczy, tak samo nieprzyjemny jest oczywiście na obroży. I dodatkowym minusem tej obroży jest jeszcze to, że ona, jako że jest półzaciskowa, kiedy się zaciśnie na szyję Kitty, to po prostu tak zostaje. Ona się nie luzuje sama. Nie wiem, myślę, że to jest po prostu kwestia samego tego materiału, bo tak poza tym to jest naprawdę bardzo ładna i fajna. I polecam Wam ogólnie ten model, czyli obruszki, które są półzaciskowe. Tutaj chodzi o to, żeby nie były takie jak ta, gdzie pies pociągając do tyłu po prostu wychodzi z tej obroży, tylko takie jak ta, czyli pies pociągając do tyłu zaciska sobie obruszkę i nie jest w stanie się z niej wydostać, nie jest w stanie przycisnąć głowy przez obrożę. Więc jakby to polecam taką. A tutaj jest jeszcze inny typ tej obroży półzaciskowej, ponieważ ma dodatkowe kółeczko. To jest akurat dla Astona. Jest już nieźle wytyrana, ponieważ mamy ją od chyba 2 lat. Nic się absolutnie z nią nie stało. Ale to też dlatego, że nie ma tutaj żadnych plastików, tylko są metalowe części. W sensie jest taki plastik, ale ten plastik jak się urwie, to nic się nie stanie. No i oczywiście wiadomo, adresatka przy każdej smyczce, obruszce, szelkach musi być.
pipi. Kiteszka! Mordko, teraz nagrywamy film. Teraz się nie głaskamy. Nie, nie, teraz nie głaskamy. Nie. Jeśli chodzi o szelki, to polecam dwa rodzaje. Pierwszym z nich są gardy, takie klasyczne szelki spacerowe, które posiadają dwie obręcze. Jedną na szyi, tutaj mamy pasek na brzuchu, a tutaj jest druga obręcz, która się znajduje na klatce piersiowej. Szelki gardy to są te szelki, w których pies może się prawidłowo poruszać, czyli że może z nich normalnie biegać, skakać i tak dalej, nie blokując łopatek, nie blokując obojczyków i w ogóle aparatu ruchu. To jest w szczególności ważne u psów młodych, rosnących, dużych, tych, które faktycznie dużo energii mają na spacerach, te, które trochę ciągną. Pamiętajcie o tym, że szelki w ogóle są stworzone do tego, żeby ciągnąć. Zakładamy psu szelki, no i on jednak ma większą siłę, aby ciągnąć, więc jeżeli uczycie psa luźnej smyczy, to może zacznijcie od obroży jednak, a nie od szelek. Natomiast znam takie przypadki, gdzie było zupełnie na odwrót, czyli że pies w szelkach szedł pięknie, a kiedy się mu zakładało obruszkę, to mega ciągnął. Więc musicie po prostu zbadać, co jest dla waszego psa najlepsze. Drugim rodzajem szelek są sledy. Sledy są już tymi szelkami, które wykonujemy tak naprawdę pod wymiar psiaka. One powinny być, w ogóle to są takie brudne, że szok. To są szelki psa pracującego, tak? Więc one dlatego są takie brudne. Nigdy ich nie prałam, szczerze mówiąc, a przeszły naprawdę wiele. Sledy, pomimo tego, że wyglądają dość toporne, bardzo łatwo się je wkłada. Nasz pies umie to zrobić już samemu. On już zresztą w ogóle widząc sledy, to już wie, o co chodzi, wie, że będzie super ekstra spacer, więc wkłada głowę i przekłada sobie kolejne łapki. Są naprawdę bardzo proste, także mimo tego, że wyglądają w taki dziwny sposób, no to naprawdę są super szelkami. Ważne jest w nich to, że nie mają one żadnych klamer, nie ma tutaj żadnych zapięć, więc dlatego są bezpieczniejsze dla psa, który faktycznie bardzo mocno ciągnie. Afton ciągnie jak cholera, więc dla niego szelki, które nie zawierają żadnych plastikowych elementów, są o wiele bezpieczniejsze niż takie szelki, które jednak są podatne na jakieś tam uszkodzenia przy mocniejszych pociągnięciach. Te szelki początkowo należały do Astona i wtedy, kiedy je nosił, faktycznie już mocno ciągnął i nic się z nimi nie stało. Są bardzo ładnie wykonane i bardzo solidnie wykonane. Jeśli chodzi o samo jeden, no to nie musicie się kierować żadnymi kolorami, wzorami i tak dalej, bo i tak tego praktycznie nie widać. Więc dla mnie, jeśli chodzi o kolorystykę, to nie ma żadnego znaczenia, ale ważne jest to, żeby te szelki były bezpieczne, ponieważ jeśli chodzi o sledy i o Astona, zakładamy te szelki w sytuacjach, kiedy idziemy na leśne spacery. U nas w lasach jest bardzo dużo dzikiej zwierzyny, więc zazwyczaj gdzieś tam przechodząc widzimy ją, a są znacznie szybciej, więc niestety ciągnie bardzo mocno do pogoni, czego oczywiście mu zabraniamy i nigdy w życiu się nie zdarzyła taka sytuacja, żeby gonił jakąś zwierzynę, ale oczywiście, że chce, więc musimy założyć mu takie szelki, które po prostu będą dla niego bezpieczne i które pozwolą nam wrócić w czwórkę z tego spaceru, a nie w trójkę. Dodatkowym plusem sledów jest też to, że ten sznurek, za który zapinamy smycz, tudzież linkę, znajduje się tuż przy nasadzie ogona. W związku z czym smycz ani linka się po prostu nie plącze między nogami. Nie ma tutaj z tym problemu, ponieważ jest ona bardzo daleko usadowiona. Kiedy mamy założoną obruszkę, wtedy to kółeczko, kiedy znajduje się na dole szyi, to po prostu przebiega linka pod spodem psa i depcze sobie tą smycz. Tutaj nie ma tego problemu, więc to jest super. Jeden raz się zdarzyło, że Aston jakoś mocno pociągnął i gdzieś te sledy pękły. O, tutaj jest takie niewielkie pęknięcie, ale powiem wam, że to było jakieś pół roku temu, jak nie dalej. Przyznam, że tego nie zaszyłam i dalej wygląda elegancko. Jest naprawdę bezpiecznie. Także jeśli macie psa, który bardzo mocno ciągnie, który jest psem sportowym, zaprzęgowym, chcecie go przypiąć na przykład do roweru, do hulajnogi, do czegokolwiek, to ja polecam zdecydowanie sledy. Są one po prostu szelkami fizjologicznymi, bezpiecznymi, takimi, które nie blokują aparatu ruchu i pies może się prawidłowo poruszać. Nigdy nie używajcie tych z paskiem tutaj blokującym przednie kończyny.
Coś, co mi się zdecydowanie najlepiej sprawdza na spacerach, to jest smycz z biotanu. Jak widać, ona również wiele przeszła. Również jest już mocno wytyrana, natomiast mamy ją chyba tak samo za 2 lata. Jedyne, co się faktycznie wydarzyło, to ten jeden nit tutaj się odczepił, no i zaplątała mi się niestety ze 2 razy. 2 węzły się zrobiły i nie jestem w stanie tego w żaden sposób odkręcić, ale raczej mi to nie przeszkadza w niczym. Jest ona wystarczająco długa, ponieważ ma, jak dobrze pamiętam, 2,5 metra. Jest ona też smyczą przepinaną, czyli że możecie sobie zrobić rączkę, możecie sobie zrobić... I mam na wzór pasa biodrowego. Po prostu zapiąć 2 klamry do obroży i po prostu macie krótszą smycz, jeżeli potrzebujecie. Dodatkowym plusem jest też to, że nigdy jej nie prałam. Ona po prostu tak jak samolot, wykrusza się sama. Oczywiście wiadomo, nie jest za czysta. Pewnie gdybym ją włożyła do pralki, a można, to miałaby trochę inny kolor. Ale dodatkowo jest bardzo miła w dotyku i bardzo stabilnie siedzi w dłoni, czyli że jeżeli zrobimy sobie jakieś tam 2 okrążenia o rękę, to naprawdę ta smycz się Wam nie wyślizgnie z dłoni, więc to również jest bardzo ważne. I przy okazji, no nie porani Wam rąk. Coś, o co chyba było najwięcej pytań, no to jest linka. Zapytał, jaka to linka, bo wydaje się być taka leciutka. No i ona lekka nie jest. Ta ma 15 metrów, czyli tyle, ile potrzebujemy na spacery z Astonem, żeby mógł wejść sobie do rzeki i swobodnie eksplorować teren. Kiedyś była pomarańczowa, dzisiaj jest to taki brudny pomarańcz, ale tak samo, ona się po prostu nie brudzi. A jak Aston wejdzie do rzeki i do błota, no to to się wszystko wykrusza. Dla mnie to jest ogromny plus. Nie wyobrażam sobie materiałowej linki, a mieliśmy kiedyś taką i to dopiero był kosmos. Po wyjściu z samochodu 15 minut na odplątywanie i odsupływanie tych guzów, które się tam porobiły, nigdy więcej już jej nie wzięliśmy ze sobą. Także jakby co, polecam kupić sobie jedną porządną linkę. Ona również jest z biotanu. Ma ją ze 3 lata przynajmniej, bo bardzo szybko, kiedy Aston do nas przyjechał, to kupiliśmy sobie tę linkę, żeby mógł chodzić na dłuższej odległości od nas. Bardzo polecam. Nic się z nią praktycznie nie dzieje. Jest trochę przetarta, ale wiadomo, ona naprawdę jest bardzo mocno eksploatowana. My chodzimy na spacery praktycznie codziennie i są to takie spacery leśne, błotne, przez jakieś kamienie. Naprawdę takie hardkorowe, więc jak na to, co, na co ją wystawiliśmy, jest w zarąbistym stanie. Natomiast do lekkich nie należy. No i oczywiście ma też rączkę. Bardzo stabilnie trzyma się w dłoni. Nigdy mi się... No nie, raz mi się zdarzyło, że tak sobie trzymałam zawieszoną linkę. Aston pociągnął mnie z górki i po prostu wyślizgnęła mi się z dłoni. Ale to akurat z mojej winy, ponieważ ja się zagapiłam i sobie ją bardzo luźno trzymałam, więc wtedy mi wypadła. Natomiast kiedy zawiążecie sobie ją ze 2 razy, to po prostu nie ma opcji, żeby ta linka się Wam wydostała z dłoni. Ostatnią rzeczą, jaką Wam chciałam pokazać, to jest oczywiście pas biodrowy. Myśleliśmy, że zobaczymy, jak nam się to będzie spisywało i wtedy kupimy coś porządniejszego. Natomiast no, ten został i spisuje się całkiem fajnie, więc w sumie może nie ma co przepłacać, bo niekiedy faktycznie te pasy biodrowe są bardzo kosztowne, ale na pewno są też może fajniej wykonane, wiadomo, bo ten jest taki dość toporny. Są jeszcze takie, które mają takie specjalne zapięcia na udach, żeby być jeszcze bardziej bezpiecznym. Natomiast ja bardzo polecam pasy do spacerowania, zwłaszcza kiedy spacerujecie na dłużej, jeżeli to są takie spacery górskie. Pies jest na nieco krótszej smyczy, lepiej takiej z amortyzatorem, nie na 15-metrowej lince i po prostu bardzo fajnie Was ciągnie. Mam nadzieję, że rozwiałam wszystkie Wasze wątpliwości. Jeżeli jeszcze chcielibyście o coś zapytać, no to piszcie w komentarzach. Pa! Kroczy spokojnym krokiem. I ruch w odpowiednim ruchu. Szelki karty są tymi szelkami, których... Boże. Mnóstwo pytań do... Przywitajcie. Alek i tego wszystkiego, czego...
co mamy, nie? Gitaszka! No a co? Ludko, teraz nagrywamy film, teraz się nie głaskamy. Czeka. One powinny być... W ogóle to są takie brudne, że szok. To są szelki psa pracującego, tak? Więc one dlatego są takie brudne. Nigdy ich nie prałam, szczerze mówiąc, a przeszły naprawdę wiele.